Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sylwia Testuje, a już dzisiaj idziemy na wspólne zakupy do Pepco. Pojawiła się tam super fajna kolekcja. Pepco atakują gremliny! Czyli na pierwszy rzut oka urocze, słodkie, takie pluszowe misiaczki, które potrafią zamienić się naprawdę w niebezpieczną bestię. Najpierw jednak spotkanie z moim gangiem produkciaków. Mam nadzieję, że widzieliście nowy odcinek, w którym to odebrałam kolejnego produkciaka. Tym razem dwa przepiękne, słodkie groszki. Ile mam naklejek w swoim albumie? Dobrze wiecie, że je zbieram. Gang produkciaków! Uwaga, uwaga! Aby odebrać darmową maskotkę trzeba 60, a za połowę ceny 30. Natomiast stan moich naklejek to póki co tylko 11. Jakoś teraz mam ich malutko, ale myślę, że jakoś do końca akcji uda mi się ich uzbierać około 30, żeby chociaż za połowę ceny kupić ostatnią maskotkę z tej serii. No dobra, a teraz czas na Pepco. O wow, ależ mnie zachwyciła ta nowa kolekcja. Spójrzcie tylko, gremliny w Pepco. Wydaje mi się, że już kiedyś było coś z gremlinów, ale tutaj to jest po prostu cudo. Spójrzcie tylko na te piżamki. Zobaczcie tutaj na te kapcie dla chłopca i dla dziewczynki. Tutaj taka przepiękna poduszka, kocyk, piżamki. Mam nadzieję, że znajdę coś fajnego dla mojego Mikołaja. No i tutaj totalny hit. A, jaki słodki kubek! Patrzcie na to tutaj z tej strony. Kubek ze słomką, pojemnik na popcorn. Kolejne piżamki, no i tutaj jest pokazany ten słodki gremlin. Widzicie to? Ja wiem, że jest słodziutki, ale jeżeli ktoś z Was widział film Gremliny atakują, no to one naprawdę potrafią zaatakować. Czy coś ciekawego mamy jeszcze w Pepco? Okej, tutaj są pokazane jeszcze jakieś zabawki. To z gremlinami to chyba było już to na początku pokazane. Tutaj mamy jakąś fajną gierkę, mamy jęgę, tutaj jakaś kolekcja ubrań. Czy coś ciekawego? O, czapeczki i szaliki. No to idealnie już teraz się robi nam zimowy klimacik. A, jakie słodkie kurteczki! O, idealne dla mojego małego, słodkiego Mikołaja. No okej, ale dzisiaj hitem są te gremliny. Idziemy zobaczyć, czy w moim Pepco jest ta kolekcja. No i najważniejsza rzecz, zamierzam coś fajnego kupić. Po pierwsze, chcę zobaczyć kapcie. Po drugie, podoba mi się mega kubeczek. Po trzecie, chcę zobaczyć pluszaka i poduszkę i koniecznie chcę zobaczyć jeszcze jakąś fajną, słodką piżamkę dla mojego małego Mikołaja. Nie traćmy czasu! Czas zobaczyć te nowości, a Wy oczywiście chodźcie razem ze mną. Biorę kamerę, idziemy na krótki spacer i wbijamy do Pepco, a później zobaczycie, czy udało mi się coś fajnego kupić. No dobra, ja już jestem gotowa na wypad do Pepco. Wiecie co? Stwierdziłam, że podjadę sobie autobusem. Muszę tylko zobaczyć, czy gdzieś tutaj jedzie autobus. O dobra, dosłownie po chwili podjechał i zjeżdżam dwa przystanki albo trzy przystanki. Króciutka droga, w ogóle nie wyjeżdżam ze swojego osiedla, więc i kroczek w przód i jestem już pod Pepco. Czy tutaj gdzieś jest ta reklama, że są gremliny? Niczego nie ma. Tutaj widzę na wejściu, że jest mnóstwo kartonów. Oby coś było, oby coś było. A, jest! Okej. Wow, jakie piękne kapcie! Takie malutkie dla mniejszych dzieci. Jak słodko to wygląda. No i te są przepiękne. O, wow. Też są dla starszych osób, bo to są większe rozmiary. Wyglądają przesłodkie, takie puchate, mięciutkie, idealne, brązowe. Tutaj też są te super, ale jest też wersja dla dziewczynek. Różowa! Patrzcie, jakie słodkie. Ej, moim zdaniem ten gremlin jest słodszy od Stitcha. Dajcie znać na dole w komentarzu, co sądzicie o tej teorii. Czy waszym zdaniem Stitch jest lepszy, niebieski stworek, czy też może ten gremlin? Z tej strony widzę te piżamy! O wow, wyglądają genialnie, tylko że to nie są takie typowe piżamki cieniutkie do spania. To jest taki welurek, taki ciepły materiał, ale nadruk jest przepiękny. Ten gremlin je tutaj popcorn. Tutaj jest coś szarego. Zerkam na rozmiar, bo to chyba byłoby dobre dla mojego synka, dla Mikołaja. Tylko że jest to za grube. O nie. To bardziej wygląda jak dres, a nie jak piżama. Ty, może to jest dres, a nie piżama. Sama już nie wiem. Chociaż bardziej to wygląda mi na piżamę jednak. Wygląda przepięknie. Jest taka kolekcja trzech różnych. Czy coś dla bobasków też jest? O nie, tutaj mamy Stitcha.
różowego. To jest chyba ta jego dziewczyna. Lilo? Lila? Jak ona się nazywała? Nie pamiętam. Tutaj mamy Kubusia, Puchatka, a tutaj mamy myszkę Miki, więc tutaj nigdzie nie widzę gremlinów. Pojawiły się już zabawki na święta i na mikołajki. Idziemy dalej szukać. To też nie są gremliny. Tutaj też nie. Tutaj mamy święta i tutaj jeszcze resztka Halloween i są gremliny. Okej. Jaki piękny ten kubeczek, czy też nawet miseczka. O wow, wygląda to przepięknie, jakie to jest wielkie. Tutaj mamy też kubeczek, chyba bardziej na wodę albo na jakiś napój. Jest przeźroczysty, ma taki jakby brokat w ściankach i ma też słomkę. Super to wygląda. Tutaj mamy, wszystko mi leci. A, to jest ten zestaw, takie pudełka do popcornu. Lepiej to zostawię, bo tam wszystko mi spadnie. No i jest maskotka. Coś, co od razu przykuło moją uwagę już w tej reklamie, którą widziałam. O nie, jakie to jest piękne, patrzcie na to. A, i też jest duże. Myślałam, że ta maskotka będzie zdecydowanie mniejsza, ale przypadłam, jest to przepiękne. Tutaj mamy hit za 10 zł, to jest kubeczek. Okej, gdy kubek się robi ciepły, to się zmienia ten nadruk, czy w ogóle znika? Faktycznie kosztuje to 10 zł. Gdy jest zimne, to widzimy gremlina, gdy jest ciepły, to chyba go nie ma. No tak, to by odpowiadało, że jak jest tam w środku jakaś woda, napój, no to ten gremlin się zmienia w coś innego. Z tyłu jeszcze widzę kocyki, ale nie mogę ich sięgnąć, bo tam są położone jeszcze te pudełka na popcorn. Biorę sobie torbę, bo chyba jednak się na coś skuszę. Chyba jednak coś kupię. Zdecydowanie na pewno wezmę tę maskotkę. Odłożyłam już sobie ją tutaj nieco niżej. A, przepadłam, ona jest przepiękna. A, genialna, po prostu idealna. No i zdecydowanie ten kubeczek. Kubeczek, którego uchem do trzymania jest prawdziwe ucho gremlina. To wygląda przepięknie. Czy coś jeszcze mi wpadło w oko? Chciałam te ubrania, ale jednak się troszeczkę zawiodłam, chociaż jeszcze raz pójdę to sprawdzić. Wyglądają przepięknie w trzech różnych odcieniach. Taki beżowy, szary i ciemnoszary. Wygląda to przepięknie. Te kapcie też są fajne, tylko że ja akurat w kapciach nie chodzę, chociaż te do mnie przemawiają. Te do mnie mówią, weź mnie, ale jednak nie. Dajcie znać, czy u Was w Pepco pojawiła się ta kolekcja, bo wiem, że nie we wszystkich Pepco pojawia się właśnie zawsze taka kolekcja reklamowana. Niektóre to miejsca omijam, na szczęście u mnie było i jestem zachwycona. Ach, nie wiem, czy się skuszę na ten dres, czy też piżamkę, no sama nie wiem. No dobra, o Jezu, myślałam, że zgubiłam moje zakupy. Dobra, biorę moją torbę i idę do kasy. No i zrobiłam to, zakupy zrobione. Wychodzimy na dwór. Ojejku, jak dzisiaj jest szaroburo i ponuro. Chciałam sobie wejść jeszcze do jakiegoś sklepu, ale chyba jednak nie. Biorę torbę z Pepco i wracam. Wracam do domu zobaczyć to z bliska. No i jestem z powrotem. Oto moje małe zakupy z Pepco, jeśli chodzi o Grincha. Troszeczkę się zawiodłam, jeśli chodzi o te piżamki. Są troszeczkę za grube. Nie ma opcji, abym w takiej piżamie ja wytrzymała, czy też mój malutki Mikołaj, ale za to chyba kupiłam dwie najlepsze rzeczy. Po pierwsze, ta maskotka. O rany. Czyż to nie jest urocze? Czyż to nie jest piękne? Te oczy takie wielkie, te uszy, wygląda to po prostu genialnie. Mamy tutaj oczywiście napis Gremlin, no i ta maskotka kosztowała 25 zł. Jest dosyć sporych rozmiarów, no ale przede wszystkim to jest dokładnie taki przepiękny gremlin, którego właśnie pamiętam z filmu z dzieciństwa. Ale to nie wszystko, skusiłam się na jeszcze jedną rzecz. Jest ona tutaj tak pięknie zapakowana, widać już troszeczkę kształt. Uwielbiam kubki, mam do nich słabość. Kubki z bohaterami z filmów, kubki z jakimiś fajnymi, takimi świątecznymi motywami, kubki jesienne, wiosenne, letnie, mam tego mnóstwo, ale czegoś takiego jeszcze nie mam. Po pierwsze, to jest tak wielkie, że to może być miseczka na zupę, to może być miseczka na płatki, miseczka na sałatkę, na owoce, na co tylko chcecie. Tutaj oczywiście mamy jeszcze przyczepiony napis gremliny, tylko poczekajcie, cena tego kubeczka to jest 20 zł.
mówię kubeczka, a tak naprawdę, no to faktycznie może być to niezła, fajna miseczka. No i to są zdecydowanie dwie najlepsze rzeczy. Dajcie znać, czy wy w ogóle kojarzycie te gremliny, czy widzieliście film Gremliny atakują, bo to jest naprawdę stary film, który jest starszy nawet ode mnie. No i teraz dajcie znać, kubek czy też maskotka, która z tych rzeczy waszym zdaniem jest ładniejsza, słodsza, no i waszym zdaniem bardziej praktyczna. Ja jestem po prostu zachwycona. Ale poczekajcie, poczekajcie, odchodząc trochę od Pepco, no to wróćmy do mojego albumu gangu produkciaków. Na początku wam mówiłam, że nie mam żadnych nowych naklejek, ale minęło już dosyć sporo czasu i dostałam naklejki do wklejenia do mojego albumu. Dokładnie, tutaj mam 6 naklejek, tutaj jeszcze dwie dodatkowe. Nie uwierzycie, ale podczas takich szybkich zakupów w Biedronce jakaś pani kupowała przede mną, miała odebrać naklejki i ona powiedziała, że nie zbiera i się zapytała, czy ja chcę, więc no sorry. Oczywiście, że tak. Więc wklejam je do albumu. Mam już 15 i mogę odebrać za darmo książkę gangu produkciaków, ale lecimy dalej. 16, 17, 18, 19, dobra, jest 19 naklejek. Starałam się je nakleić jak najbardziej prosto, bo ciągle mi piszecie, że jest krzywo i że tak nie można, ale słuchajcie, to nie ma znaczenia, i tak mogę odebrać później maskotkę za darmo, więc mam 19 naklejek. No i teraz pytanie, czy gang produkciaków może wygrać z tym przepięknym gremlinem? Chyba nie, moje serce jest zdecydowanie po tej stronie. Tak więc dzięki wielkie, kochani, że byliście razem ze mną. Jeżeli chcecie więcej takich fajnych wypadów do sklepu, jakieś zakupy, jakieś obejrzenie nowych kolekcji, to koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu. Ja tymi dwoma rzeczami jestem zachwycona, no przecież to wygląda przepięknie. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Buziaki dla was, koniecznie bądźcie na moim kanale codziennie. Codziennie są nowe shortsy i praktycznie prawie codziennie nowy film. Do usłyszenia, pa pa!